Na koncert do podolsztyńskich Rogiedli przyjechało ponad 200 neonazistów z całej Polski. Była to impreza zamknięta. Faszyści nie wpuścili do środka nikogo spoza swojej grupy. A nie będziemy twarzy. Nie ma nawet żadnych twarz! Nie zgadzamy się na żadne... Olsztyński UOP, podobnie jak miejscowa policja, obserwował całą imprezę. Nie doszło jednak do interwencji. Po kilku godzinach neonaziści rozjechali się do domu. Prawne instrumenty, którymi dysponujemy, nie zawsze pozwalają nam na to, żeby prewencyjnie ingerować w coś. To nie zawsze jest dopuszczalne. Sytuacja jest trudna. Ktoś musiał podjąć decyzję, czy ona była słuszna, czy niesłuszna, czy ingerować, czy nie. Dzisiaj to możemy różnie oceniać. Wtedy taka decyzja została podjęta, żeby takich działań prewencyjnych nie podejmować. Ostatecznie prokuratura dzięki informacjom UOP-u postawiła dwóm osobom zarzut współudziału w organizacji faszystowskiej imprezy, za co grozi do 2 lat więzienia. Mamy nadzieję, że się bardziej boją i że wiedzą, że sankcja jest tutaj nieuchronna, karna za jawne wspieranie faszyzmu i głoszenie takiej ideologii. Dla olsztyńskiej delegatury UOP-u nie była to pierwsza sprawa związana z neonazistami. 4 lata wcześniej oficerowie urzędu dostali alarmujący sygnał od niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji. Dostaliśmy informację od kolegów w Niemczech, że na terenie Olsztyna działa przedstawiciel ruchów neonazistowskich, który zwrócił się do swojego kolegi w Niemczech o umożliwienie mu zakupu środków wybuchowych, aby wysadzać żydowskie mieszkania w Olsztynie. Ta informacja oczywiście postawiła nas na nogi, bo takich informacji nie można lekceważyć. Być może dzięki interwencji UOP-u nie doszło do tragedii. Choć poszukiwany neofaszysta w ostatniej chwili zdążył uciec do Niemiec, dla Urzędu Ochrony Państwa był to poważny sygnał, że w Olsztynie coś się dzieje. To naprowadziło nas na istnienie tych ruchów w Olsztynie, na ich całkiem zorganizowaną działalność. To okazało się, że istnieje tutaj całkiem duża grupa nacjonalistów związana z ruchem faszystowskim, której zachowania mogą być potencjalnie niebezpieczne dla społeczeństwa. Ten ślad ostatecznie doprowadził oficerów UOP-u do ludzi, którzy wydawali i sprzedawali faszystowskie materiały propagandowe. Jeden z nich był studentem i redaktorem uczelnianej gazety. Istniała tutaj grupa ludzi, która zupełnie jawnie zajmowała się produkcją takich gadżetów, tak bym to nazwał, przedmiotów, które w swojej treści popierały ruchy faszystowskie. To na przykład były koszulki z emblematami faszystowskimi. To były wizerunki Hessa, Hitlera. Na podobną sprawę 4 miesiące temu trafił lubelski UOP w Puławach. I tym razem w propagowanie faszyzmu zamieszany był student. Marcin H. został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Został mu postawiony zarzut propagowania ustroju faszystowskiego i nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, czyli to jest o przestępstwo z artykułu 256 kodeksu karnego. Sobie pozwolić na to, by w pewnej sytuacji zostać zaskoczonymi tym, co się dzieje koło nas. Za to odpowiada urząd. My musimy mieć informacje. Nie może się tak stać, że nagle wyrosną nam ogromne ruchy nacjonalistyczne czy faszystowskie, o których nikt nic nie wie. To fragment filmu Więzień Nienawiści o neofaszystach amerykańskich. Jest tu przemoc, brutalne sceny z bijatyk, nazistowskie koncerty. Amen!
Wydaje się, że filmowa fikcja jest daleka od rzeczywistości, zwłaszcza polskiej. Prawdziwy koncert filmu z polskich miast. Podobne imprezy odbywają się w całej Polsce, tak jak w całej Polsce działają neonaziści i nacjonaliści. Była misja specjalna magazynu Zoom. Nasze śledztwo dotyczyło dzisiaj skrajnych, nacjonalistycznych ugrupowań w Polsce i ludzi, którzy są gotowi zaprowadzić siłą swój porządek. Mówiliśmy o nienawiści, przesądach i zwykłej przemocy. Pokazaliśmy brutalnych, młodych ludzi i spokojnych polityków, którzy zapewniają o swoich czystych rękach. Czy brunatne niebezpieczeństwo jest rzeczywiście tylko zmartwieniem innych? Czy problemem są tylko neonaziści w Niemczech, chuligani w Anglii, prawicowi terroryści w Stanach? Czy my, Polacy, jesteśmy wolni od tego niebezpieczeństwa? Czy wystarczająco uodporniła nas nasza straszna historia? Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego programu łatwiej będzie na te pytania odpowiedzieć. Następna misja specjalna za miesiąc, a jutro o 19:00 Zoom. Zapraszam.